W rolach głównych droga publiczności. Cyrk Marzeń serdecznie zaprasza Was na najwspanialsze przedstawienie świata. Paloma. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek pierwszy. Miasto Meksyk, rok 1980. Prędzej, córeczko. Zaraz zaczynacie. Już idę, tatusiu. Dziadek Tito jak zawsze denerwuje się przed każdym nowym numerem. Moja mała Paloma. Moja iskierka. Panie, panowie. Dziewczęta i chłopcy. Zapraszamy. Odwiedzajcie Cyrk Marzeń. Obejrzyjcie najdziksze bestie świata. Zadziwiającą kobietę z głową. Niesamowite potrójne salto mortale Estreli. Kobiety grającej ze śmiercią. Przybywajcie do Cyrku Marzeń. Zobaczcie naszych wspaniałych artystów i cudowne zwierzęta. Pragnę ci dać wszystko, co najlepsze, iskierko. Nie chcę, żebyś cierpiała jak ja. Będę najlepszą matką na świecie. Chociaż twój podły ojciec nas porzucił, nie odczujesz braku jego miłości i opieki. U mnie będziesz miała wszystko, moja śliczna. Córeczko, jesteś gotowa? Nie poganiaj mnie. Przede mną Jairo rzuca nożami. Jeszcze mnóstwo czasu. Wiesz, jaki jest Sandor. Zawsze się wścieka, kiedy nie jesteśmy gotowi. Po co ma być na nas zły? Gdzie znajdziemy pracę, jeśli nas zwolni? Pamiętaj o tym. Nie zwolni nas, nie bój się. Dobrze wie, że muszę ciężko pracować dla swojej córki. Nie płacz. Zajmij się Palomą. Pójdę już, żebyś się tak nie denerwował. Przestraszyłam się. Estrelio, wyglądasz dziś jeszcze piękniej niż zwykle. W całym cyrku nie ma ładniejszej od ciebie. Proszę mnie puścić, zaraz występuję. Odchodzę od zmysłów. Zawsze mnie odtrącasz. To, że jest pan właścicielem cyrku, nie znaczy, że wolno panu mnie dręczyć. Brzydzisz się mną, a dałaś się tak łatwo omamić temu bogatemu łajdakowi. Tyle ci naobiecywał, a kiedy zaszłaś z nim w ciążę, zostawił cię. Dość tego. Nie ma pan prawa wtrącać się do moich spraw.
Nikczemna. Dość mam twojej pogardy. Skoro nie jesteś moja, nie będziesz niczyja. Przysięgam. Szanowni gości, za chwilę zaprezentujemy jeden z najbardziej niebezpiecznych i podziwianych występów. Potrójne salto mortale naszej pięknej i niezaprzeczonej akrobatki. Przed państwem Estrelia. Wiercisz się, jakbyś miała pchełki. Już dobrze. Spokojnie, czemu płaczesz? Zobacz. Przestraszyłaś się? Nie płacz, maleńka. Mama jest w pracy. Zaraz wróci. Ta piękna i odważna kobieta wykona wyjątkowo niebezpieczny numer. Potrójny skok śmierci bez zabezpieczenia. Przed państwem Estrelia, nieustraszona akrobatka. Prędko. Spadła. Trzymaj się. Mamusia zajmie się tobą zaraz po występie.
a dziadek zamieni się w klauna. Tito znów zacznie rozrabiać. Już dobrze, maleńka. Don Tito! Co się stało? Napadli na panią? Nieszczęście, Estrella. Spadła z trapezu. Nie, to niemożliwe. Trzymaj się. Spadła, nie wiem, co się stało. To już koniec. Chcę zobaczyć swoją iskierkę. Przytulić ją, zanim umrę. Nie mów tak. Musisz wierzyć, trzymać się. Córeczko. Córeczko, nie. To koniec. Nie jedzie. Karetka. Wezwijcie pogotowie. Kochana Pacis. Była pani dla mnie jak matka. Niech pani nią będzie dla mojej córeczki. Proszę się zaopiekować panu. Tato. Nie mów iskierce prawdy o jej pochodzeniu. Nie może się dowiedzieć, jakiego miała podłego ojca. Przyrzekam, córeczko. Osiemnaście lat później. Jeśli będziesz grzeczny, ciebie też umyję. Miskierko. Uwaga, dyrektor. Kto tam? Paloma. Można? Wejdź. Dyrektor kazał mi pomóc ci przy przebieraniu. Tak cię to cieszy? Niesamowicie. Te stroje są cudowne. Kiedyś i ja zostanę akrobatką. Tak jak mama, która poszła do nieba. Oby twoje marzenie się spełniło. Dlaczego tak mówisz, Felino? Uważasz, że nie uda mi się, bo kuleję? Przestań, pchełko.
Mimo kalectwa kiedyś będę ładnie chodziła. Takie operacje są niezwykle kosztowne. Odkładam to, co tu zarabiam. Sporo już zebrałam. Niedługo będzie mnie stać, a wtedy zostanę akrobatką. Jak możesz się nudzić w tak młodym wieku? Taki już jestem. Mam odmienne podejście do życia niż rówieśnicy. Uważam na przykład, że niesłusznie kazała pani odejść Luisowi ze szpitala. Mam dość pieniędzy, żeby zapewnić siostrzeńcowi to, na co zasługuje. Właśnie zafundowałam mu kompletnie wyposażony prywatny gabinet. A żeby zakończyć dyskusję, nie życzę sobie żadnej krytyki. Rozumiemy się? Ile biletów poszło? Mało. Ta forsa nie wystarczy mi na butelkę. A niech to. Jestem twoim przyjacielem. Wolno mi powiedzieć, co myślę. Nie powinieneś odchodzić ze szpitala. Wiesz, jaka jest ciotka Eduarda. Zagroziła wręcz, że pozbawi mnie gabinetu. Trzeba było jej się przeciwstawić. Masz rację, Alvaro. Valeria, jako twoja narzeczona, nie powinna chyba tańczyć z Alanem. To świetna okazja, żeby ogłosić wiadomość o waszym ślubie. Nie obwieszczę żadnego ślubu. Przynajmniej raz mogłabyś mi nie rozkazywać. Bądź posłuszny. Rób, co ci każę. Zabraniam ci odchodzić. Pięknie mnie uczesałaś. Ty mnie tak uczeszesz przed moim debiutem na trapezie. Oczywiście, kochana. Dziecko, wy tu sobie gawędzicie, a ty zaraz zaczynasz. Dobrą mam córkę, prawie tak jak ty. Oby mój syn był taki jak wy. Czego tu jeszcze szukasz, stary łamago? Następne są klauny, rozumiesz? Już kończę. Czekam na wnuczkę, żeby mi pomogła, bo trochę trzęsą mi się ręce. Na arenę, niedołęgo. Masz rozśmieszyć publiczność. Jeśli nie, wylądujesz na bruku razem z tą twoją kuternogą. Jak mogłeś się tak do mnie zwracać przy koledze? Mam dość twojej apodyktyczności. To dla twojego dobra. Taki zamożny młodzieniec, lekarz ze świetlaną przyszłością, nie powinien się marnować w szpitaliku dla biedoty. Zakończmy ten temat. Ogłoś teraz swój ślub z Valerią. Nie, ciociu. Nie będę więcej robił tego, co każesz. Wracam do Meksyku.
Gwizdnę ci tę twoją forsę. Wiesz co, kolego? Niedługo zostanę artystką cyrkową. Odłożyłam już dość na najlepszego chirurga w kraju. Przestanę kuleć. Poddam się operacji. Wiele lat oszczędzałam. Ciułałam grosz do grosza. Gdyby mi to przepadło, nici z operacji. Gdzie ta kuternoga chowa swoją forsę? Pójdę pomóc Felinie przebrać się, a potem popatrzę na wasz występ. Powodzenia. Cześć, Aldo. Jak się masz, Karolino? Pobudka, lunatyku. Chodź, pchełko. O co chodzi? Nie zapytamy Feliny, jak jej wyszło potrójne salto? Jesteś jakiś nieswój. Gdzie to może być? Jej oszczędności powinny wystarczyć na wypłatę ludziom. Gdzie te pieniądze? Zrozum, nie jestem już dzieckiem, żeby słuchać twoich poleceń. Jestem mężczyzną, lekarzem. Dla mnie pozostajesz dzieckiem, któremu wciąż wskazuje drogę, żeby nie błądziło. Praca w szpitalu państwowym wśród biedoty była dla ciebie degradacją. Należy respektować różnice społeczne. W swoim gabinecie zamierzam przyjmować ubogich. I to bez zapłaty. Zabraniać? Znowu mi czegoś zabraniasz. Dlaczego? Nie krzycz na mnie. Mam tego dość. Nie uciekaj, dopóki nie skończę. Nie odchodź, zabraniam ci. Poproś wreszcie Walerię o rękę. Nie zrobię tego, ciociu. Trochę szacunku. Przeklęty diable. Zapłacisz mi za to. Wspaniały występ, Felino. Taki sam jak zwykle. Patricio nie przyszedł popatrzeć. Już mnie nie kocha. Nie obchodzi go cyrk. Tylko picie go obchodzi. Nie myśl o smutnych rzeczach. Ja na twoim miejscu bym się cieszyła. Zdaje ci się, że w życiu najważniejszy jest trapez? Oczywiście. Kiedy zamykam oczy, wyobrażam sobie, że brawa są dla mnie, nie dla ciebie. Wtedy z radości serce bije mi jak szalone.
Ciągle jesteś taki poważny. Taki już jestem, Loreno. Uwielbiam takich facetów. Męskich, powściągliwych, przy których kobieta czuje się niczym w epoce kamiennej. Pocałuj mnie. Chcę poczuć twoją siłę. Wybacz. Idę do narzeczonego. Chyba jest trochę zły. Zapomnij o Luisie Fernandzie. On cię nie kocha tak jak ja. Nie pasujesz mi, jak mawia plebs. Doskonałe. Czego chcesz? Pogadać. A ty szoruj stąd po kraku. Ale już. Musisz być milsza dla publiczności. Nie uśmiechałaś się podczas braw. Nie zależy mi. Tak, wiem, co cię gryzie. Mąż cię zaniedbuje. Innemu w głowie. Zamknij się. Nie zamierzam tego słuchać. Wiem, że Patricio mnie nie kocha. Podobasz mi się. Byłaby z nas świetna para. Kłopot w tym, że ty mnie się nie podobasz. Dokąd ci tak śpieszno? Wracam do Meksyku. Mam dość apodyktyczności ciotki Eduardy. Muszę jej pokazać, że mam swoje zdanie. Pożegnaj ode mnie Walerię. Nie chciałbym narażać się twojej ciotce, ale to chyba dobrze, że się zbuntowałeś. Medycyna jest niczym kapłaństwo. Lekarz ma powinności wobec pacjentów. Nie gniewaj się, że powtórzę. Nie powinieneś odchodzić ze szpitala. Wrócę do pracy. O co się obraziłeś? Dokąd jedziesz? Nudzi mi się tu. Pierwszym samolotem lecę do Meksyku. A co ze mną? Weź mnie ze sobą. Cześć, braciszku. Pożegnaj ode mnie wszystkich. Do zobaczenia, Alvaro. Szaleję za tobą. Odbierasz mi rozum. Nudny jesteś. Dobrze wiesz, że mi się nie podobasz. Zostaw mnie. Już dobrze. Odmawiasz mi miłości. Porozmawiaj przynajmniej z zespołem. Wytłumacz im, że muszą poczekać na wypłatę jeszcze 2 tygodnie. Nie płacisz nam. A my potrzebujemy pieniędzy, żeby żyć. Wpadłeś w długi, bo wszystko wydajesz na alkohol. Dlatego zdobądź sumę, którą jesteś nam winien, bo ja nie zamierzam ci pomóc. Chodź, pchełko. Co cię tak zaniepokoiło? Hola, preciosa. Witaj, iskierko. Czemu nie przyszłaś? Pomagałam Felinie i Klaudii. Do zobaczenia. Jeśli jutro nie będzie więcej publiczności, ojciec będzie musiał zamknąć cyrk na amen. Daliście z dziadkiem Palomy świetny występ, synku. Tylko jakoś nikt się nie śmiał. Za to ja dostałam najwięcej brak. Okropnie się denerwuje, kiedy rzuca w ciebie tymi nożami. Ależ mamo, on jest najlepszy. A ty mi zazdrościsz.
Czego tu szukasz po Krakow? Niczego, proszę pana. Pomyślałam, że mogę się przydać Felinie. Ciągle pałętasz się pod nogami. Wynocha. Zaczekaj. Wcale nie chcę tobą pomiatać. Zawsze marzyłaś, żeby zostać akrobatką, jak matka, prawda? Niczego bardziej nie pragnę. Najpierw musisz poddać się operacji, żeby normalnie chodzić. A to kosztuje, zgadza się? Tak, ale uzbierałam już dość pieniędzy. Odkładam to, co dostaję od pana, od dziadka, od artystów i wystarczy mi. Tak? Musi być tego sporo. Powiedz, mała, dobrze to schowałaś? Ktoś z cyrku może mieć chrapkę na twoje oszczędności. Gdzie je trzymasz? Zmartwiłbym się, gdyby cię okradziono. Bez obaw. Dobrze ukryłam te pieniądze. To świetnie. Jak to dobrze, że zostawiłeś wóz na lotnisku. O co pokłóciłeś się z ciotką? Wolę o tym nie rozmawiać. Odwiozę cię do domu. Już? Myślałam, że wybierzemy się do dyskoteki. Położę się wcześniej. Jutro poproszę szpital o ponowne przyjęcie. Aleś ty uparty. Daj mi telefon. Zadzwonię do ojca z Meksyku. Kochana Estrelia. Pamiętam, kiedy cię pierwszy raz ujrzałem. Byłem podłym tchórzem. Nie walczyłem o naszą miłość. Co się działo z tobą i twoją córką przez te lata? Nigdy już się nie spotkaliśmy. Słucham. Cześć, tato. Już wróciłam do Meksyku. Jak to? Przecież byłaś w Acapulco z bratem i Luisem Fernandem. Z powodu burzy postanowiliśmy wrócić wcześniej. Do zobaczenia. Podobasz mi się. Byłaby z nas dobrana para. Kłopot w tym, że ty mnie się nie podobasz. Nie cierpię, kiedy baba mnie odrzuca. Dobranoc, Pchełko. Najświętsza panienko. Czego ja się bałam, mówiąc panu Sandorowi o tych oszczędnościach?
Nie wolno mi o nim źle myśleć, chociaż to taki gbur. W gruncie rzeczy nie jest taki zły. Kto tak krzyczał? Nie wiem. Chyba Felina. Ratunku! Co się stało? Do wozu Feliny wpadł tygrys. Zastrzelę bestię, bo jeszcze się na nas rzuci. Nie, ja go uspokoję. Znam mnie i lubi. Uważaj, dziecko, może cię zaatakować. Spokojnie. Przecież jesteś dobry. Nie skrzywdziłeś Feliny. Nie żyje? Nie, ale Kieł na pewno ją poszarpał. Trzeba wezwać lekarza. Biegnij do telefonu. Nie działa. Jak to? Ransel, zaprowadź Kła do klatki. Nic ci nie zrobi. Ja sprowadzę pomoc. Ja też poszukam pomocy. Gdybym wiedziała, że nie masz ochoty potańczyć, zostałabym w Acapulco. Wracaj, jeśli chcesz. Grubianin. Proszę mi pomóc. Co się stało? Nie zatrzymuj. Co ci się stało? Koniec odcinka pierwszego. Wersja polska, telefilm Łódź. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłonikowski.